Zasmuciła się zdajmowe, nic nie rzekła aniołowi. Ale poseł z wysokości, napełniony boskiej mądrości, rzekł jej: nie bój się, Maryjo, najszczęśliwszaś Panno miła. Znalazłaś łaskę u Pana, oto poczniesz Jego Syna. Jezus nazwiesz imię Jego, będzie Synem Najwyższego. Wielki strony człowieczeństwa, a niezmierny strony bóstwa. Wieczny Syn Ojca Wiecznego, Zbawiciel świata całego. Temuż Panna uwierzyła, przyzwalając tak mówiła: o pośle Boga wiecznego, gdy to wola Pana mego, to się służebnica Jego, wstań się według słowa Twego. Bogu Ojcu Wszechmocnemu, Synowi Jego miłemu i Duchowi Najświętszemu, Bogu w Trójcy Jedynemu, dziękujemy niżoności za ten cud Jego miłości.